W Świeradowie Zdroju w Stacji Kultury przez okres wakacyjny odbywają się warsztaty edukacyjne. Dzieci mogą spróbować swoich sił w malarstwie, fotografii czy zajęciach poklatkowych. W tym roku nasza Stacja Kultury może poszczycić się dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Narodowego Centrum Kultury. W programie Edukacja Kulturalna 2024 dostaliśmy dofinansowanie na realizację bardzo fajnego, unikatowego projektu pod tytułem Świeradowskie Wille i Domy Przysupowe, warsztaty artystyczno-edukacyjne. W te wakacje zabieramy mieszkańców Świeradowa Zdroju w podróż po architekturze Świeradowa, przyrodzie. Realizujemy zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Za nami już warsztaty malarskie, malowania na płótnie, malowania na torbach bawełnianych, jedne z warsztatów stolarskich. Kolejne już końcem sierpnia w naszej Stacji Kultury. Ponadto zrealizowaliśmy wraz z edukatorami z Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu cykl zajęć fotograficznych, światłem malowane oraz fotografii otworkowej. Stacja Kultury otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania. My często sami nie wiemy, jaki mamy potencjał, jaka kreatywność w nas siedzi. Takie spotkanie z ludźmi, robienie czegoś nowego, nauczenie się czegoś nowego, wyjście z nową rzeczą uruchamia nas pewne takie mechanizmy, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Inspiruje nas do wielu rzeczy, odkrywamy swoje talenty i okazuje się, że każdy je ma. Warsztaty artystyczno-edukacyjne mają rozwinąć kompetencje artystyczne i kulturowe mieszkańców Świeradowa Zdroju. Tutaj w Świeradowie jesteśmy drugi raz i tym razem będziemy robić zajęcia z cyjanotypii. Jest to technika fotograficzna dosyć stara, bo pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. No i dzieci będą miały okazję wykonać właśnie na początku światłoczuły materiał, papier światłoczuły, na którym będzie można uzyskać obraz. Później będziemy wychodzić, szukać roślin, które wykorzystać będą mogły do właśnie uzyskania tego obrazu za pomocą światła. Akurat mamy ładną pogodę, więc myślę, że to będzie dosyć łatwe, ponieważ w technice cyjanotypii pogoda jest kluczowa i słońce. Warsztaty nazywają się światłem malowane, więc tutaj to światło gra rolę najważniejszą. Rezultaty warsztatów zostaną zaprezentowane na wystawach czasowych, a stworzony film poklatkowy będzie dostępny online. Dla Echo24 Anna Stańczak.